Witam Was, moi kochani, w kolejnej mojej części tutoriala mojego majsterkowicza. Mam nadzieję, że wcześniejsze moje porady przydały Wam się, że pewne rzeczy domowe, które wykonywaliście dotychczas z pewnym utrudnieniem po obejrzeniu moich filmików, stały się dla Was jakby łatwiejsze i bardziej przyjazne. Dzisiejszy odcinek będzie jakby dopełnieniem wcześniejszego mojego odcinka pod tytułem Przygotowanie powierzchni do malowania. Tam konkretnie chodziło o farbę białą, kiedy pokazywałem, jak malować powierzchnię drewnianą, jak przygotowywać materiał do malowania. Na co konkretnie jeszcze zwrócić warto uwagę? No, przede wszystkim wiadomo, że na ten proces przygotowania, kiedy Eryk, zostaw to, zostaw psa. Wyjdź już z tego pokoju. Kiedy przygotowujemy materiał do malowania i przede wszystkim, no, co możemy właśnie, na co warto zwrócić uwagę. Może na początku pokażę na tutaj ręką, pewnie widzicie właśnie moją rękę. Tutaj jest właśnie takie jedno z charakterystycznych obić drewna, które było charakterystyczne dla, myślę, że sprzed 10-15 lat. To było takie charakterystyczne obicie. Pokażę może dalej, jeszcze tutaj bliżej. I wiadomo, że niektórzy chcieliby mieć trochę bardziej nowoczesne meble w swoim mieszkaniu, no niestety ich na to nie stać. Mają taki właśnie płaski materiał. Warto zwrócić uwagę, że obicie jest płaskie, no można powiedzieć, że nawet idealnie płaskie pod to, co musielibyśmy przygotowywać właśnie inne drewno. I jak warto właśnie takie drewno pomalować z takim obiciem. Jeżeli chcielibyśmy być nowocześni i mieć jakby inny kolor tego drewna, no to przede wszystkim właśnie warto odpowiednio przetrzeć odpowiednim rozpuszczalnikiem, rozcieńczalnikiem, wiadomo, w zależności od procentu występowania danego produktu. No i co? Wiadomo, że jeżeli nie przetrzemy takiego materiału w miarę płaskiego, to farba nie będzie się nam trzymać. Musielibyśmy nasączyć odpowiednią szmatę właśnie, odpowiednim materiałem. No i teraz właśnie, co ja Wam proponuję w dzisiejszym odcinku? No, proponuję Wam użycie właśnie takiej szmaty. No, szmata nie różni się właśnie w sumie niczym dodatkowym tym, że pochodzi od koszulki. W sumie gdybym ją owinął, to tutaj można powiedzieć, że tutaj są takie odpowiednie jakby wykończenia. Te, które symulują to jakby słońce, jeżeli jesteśmy na boisku i słońce świeci, to żywo. Idź, weź tego psa, nie przeszkadzaj mi. To, żeby po prostu słońce na mnie wpadło przez rękaw, pod koszulkę właśnie, bo wiadomo, że pod koszulką jest pacha, tam są najczęściej włosy przez nas nieogolone. One mogą się pocić. Wiadomo, że z tego potu to jest, wiadomo, najczęściej nieprzyjemny zapach. No ale nie będę właśnie się rozgłębiał bardziej na tą szmatą, no bo to jest taka przykładowa szmata. Ale na co jeszcze po prostu warto zwrócić uwagę? Zwróćmy uwagę na to, że z tej szmaty idzie jakby taki, jakby bardzo podejrzany wężyk. Nie wiem, czy właśnie to wszystko widzicie. Ja ten wężyk właśnie tutaj jakby tak rozciągam. Nie wiem, czy właśnie widzicie, że ten wężyk jest strasznie długi. Ten wężyk to jest jakby taki smok. Nie wiem, czy wy to właśnie widzicie. To jest jakby taka rura od odkurzacza. Niby szmata jest zwykła, bo tutaj jest coś od rękawka. Ale tutaj jest jakby tak. Eryk, idź stąd. Zostaw tego psa w końcu. Ale tutaj jest jakby taka rura od odkurzacza. I teraz pewnie wy się zastanawiacie, ja może tą rurę tutaj od odkurzacza tak zawinę, ale delikatnie, żeby to wszystko zmieściło się w obiektywie. Plus ten rękawek, pod który właśnie wpada słońce i poci naszą pachę.
I właśnie przede wszystkim, po co właśnie jest ten wąż? Ten wąż, ten oto wąż, który tutaj właśnie się ciągnie. No po co on jest? No po to właśnie, że jeżeli właśnie, nie wiem czy tu widzicie właśnie, półka jest na przykład taka długa, tutaj dotąd właśnie, tutaj drabina stoi, tutaj delikatnie może ją widać właśnie. A może tutaj ręką pokażę, o, widać trochę mojej ręki, właśnie tutaj stoi drabina, pobłukam właśnie, żebyście byli o tą pewność. To przede wszystkim tak o, tą szmatę namaczamy rozpuszczalnikiem albo jakimś i co robimy? No to nie jest nic trudnego, to nawet nie jest nic trudnego. No trzemy ją, trzemy, trzemy i przede wszystkim po co taką szmatą trzemy? No wiadomo, że taka szmata, to ona wiadomo, że ma takie pewne nierówności. Ona taką, na początku ma taki rękawek zawinięty tutaj. Można powiedzieć, że to nawet odpowiada nam pewnemu jakby takiemu uśmiechowi. A tutaj na przykład takie coś prostego, to co to może być? No to jest jakby zakończenie takiego uśmiechu, ale jakby na naszych ustach. I tutaj jakby widzimy takie lekkie przejście. Takie lekkie przejście, no czy nam się to kojarzy? Tak szczerze, nie tak szczerze, bo nie chcę też wymyślać za bardzo. No z płaszczką, no bo no nie oszukujmy się, że no to nie są już te czasy, kiedy Discovery nie jest dostępny na naszych kanałach. Eryk, idź i weź tego psa. Wiadomo, że każdy z nas ma już Discovery i oglądał przede wszystkim. Eryk, weź tego psa, no. Ile ci mówię, no chcę nagrać materiał, no. Przeszkadzasz mi. I tu jest właśnie takie charakterystyczne zagięcie, jak na ogonie mają płaszczki. Ale na co warto jeszcze zwrócić uwagę? Akurat to się właśnie tak wszystko ułożyło, że tutaj jest jakby skrzydło takie. No nie chcę właśnie, przede wszystkim to jestem patriotą i nie chciałbym właśnie powiedzieć, że skrzydło, żebyście właśnie mnie krytykowali na komentarzach, że to jest takie skrzydło, jak wiadomo, że z YouTube'a, nie? Że tam skrzydło, że to wiadomo, że teraz jest tam wiadomo, że tam już nie chcę podawać konkretnych nazwisk, nie? I tak dalej, że tam wiadomo, że ten ten samolot i ten Smoleńsk i tak dalej, no. Wy wiecie o co chodzi. No wiadomo, że ktoś tam wygitował, nie? W to już nie będę, się jakby wgłębiał, nie? Ale przede wszystkim na co jeszcze warto zwrócić uwagę. Ale tu zobaczcie, nie? Tu co to jest? Takie białe tutaj, co ja go trzymam za dzioba jakby. To jest jakby ptaszek, nie? Taki, no wiadomo, no, nie świerka, no bo ptaszek już jakby taki jest trochę dziwny, nie? Zdezerowany. No i przede wszystkim, no jak może świerkać ptaszek ze szmaty, nie? No dobra, ale tak szczerze, nie? No to co? Szmata jest może trochę delikatnie brudna na środku, no bo wiadomo, że szmata różne przejścia miała, wiadomo jak to szmata, nie? No, nieraz się przeciera pachy, nieraz jajka, no to wiadomo, tam nie pachnie ciekawie, no to wiadomo, że no ona ma różne pofalowania, no to jest po prostu. Erik, weź tego psa. To po prostu jest normalne, no. Szmata się wiruje, no i co, no? Jak tu rozwinę właśnie jego prawo skrzydło, to już praktycznie jak płaszczka jest. No i zobaczcie sami, praktycznie jakbym palcem nie jechał, to już jest płaszczka tutaj. A tutaj zobaczcie, ona może się tym lewym skrzydłem jakby wachlować, nie? Ale zobaczcie mimo wszystko, że patrz, ona, płaszczka wiadomo, że idzie po dnie płasko, nie? Bo co ona za mój płaszczka, to ona tym prawym, lewym skrzydłem gdzie się wachluje? Wiadomo, po plecach się wachluje, nie? Bo w plecy jej gorąco. No i mówię, ta płaszczka dalej wachluje się po plecach. I tutaj jeszcze, może na początku już warto zwrócić uwagę, już może nawet koniec jest, nie? Nieważne, tak w sumie. Erik, weź tego psa, mi idzie po jajkach. Ale dalej, to płaszczka jest się w sumie tutaj w stanie sama wachlować, ale ona idzie tu prosto, nie? Idzie jak strzała. I co dalej? No wiadomo, że płaszczka ma ogon, nie? Ale zobaczcie, że moja płaszczka ma długi ogon, nie? Zobaczcie, jaki ona ma ogon, nie? To jest niemożliwe, nie? I na końcu co? Jest specjalny taki jakby wachlarzyk, nie? Taki dodatkowy. Bo chodzi o to, że po prostu jak ona tym skrzydłem wachlowała się po plecach, nie? To tym skrzydłem wachluje się po brzuchu, tylko że od dołu jakby po prostu płynęła w jeziorze, nie? No to jest w sumie normalne, takiej po prostu, nie wiem,
Ja wiem, że po prostu w pewnych momentach może delikatnie się zaśmiałem i tak dalej, ale dla mnie ważne jest to, żeby po prostu mój materiał był instruktażowy, żebyście wiedzieli, o co chodzi, bo do pewnych rzeczy warto podejść po prostu z humorem. To po prostu świadczy może o nas dobrze, że wiele osób nie ma poczucia humoru, ja może mam, inni mają, ja nie. I co dalej? No wiadomo, no, teraz się też delikatnie zaśmiałem, no ale to może do mnie, dobrze właśnie o mnie świadczy, że właśnie mam poczucie humoru. No i właśnie takie szmaty, właśnie jak ta płaszczka taka delikatna, ja wam to zawsze, zaraz teraz jeszcze pokażę końcówkę, to warto właśnie wziąć do właśnie konserwowania tych płaskich, właśnie delikatnych, takich drewnianych powierzchni. Pokażę wam końcówkę i może już zakończę ten materiał. Mam nadzieję, że po prostu wszystko wiecie na ten temat. Po prostu powiem szczerze, jednym zdaniem, nic dodać, nic ująć. Pozdrawiam was serdecznie.